Pomniki, które zniknęły z Ameryki. Jak to mówią, nawet nie czuję, kiedy mi się rymuje. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, nie czuję, kiedy mi się rymuje, ale faktycznie pomniki, które zniknęły z Ameryki, no to jest ich coraz więcej. W opisie wrzucę, no taką playlistę, będzie lista tych filmików, które nagrałem w Virginii, no w zeszłym roku, bo tam dużo było tych pomników, szczególnie Robert Edward Lee w Richmond, Richmond, Virginia. Richmond, Virginia, no to była to stolica Konfederacji, czyli tej strony południowej, która chciała się odłączyć od północy, no bo Stany Zjednoczone Ameryki Północnej miały również Amerykę Południową, no nie w tym sensie południową Meksyk, Boliwia i te inne Peru, no ale cały ten kontynent amerykański tam do Florydy, no to dzisiaj są Stany Zjednoczone. No, Alaska była kupiona, Luizjana była kupiona, czyli tak za Appalachami. Te oryginalne 13 kolonii, no to były tylko Nowa Anglia. Nowa Anglia to były te oryginalne 13 kolonii, no i później się dołączali powoli. No i między innymi południe się dołączyło. No i w tym momencie, kiedy południe się dołączyło, no to oni mieli niewolników. Mieli niewolników, no bo wszyscy mieli niewolników. Barbados, Haiti, Dominikana. No, Haiti i Dominikana, no to była jedna wyspa, to się nazywa Hispaniola, to była hiszpańska wyspa, no ale wszystkie te karaibskie wyspy, Gujana Brytyjska, Gujana Francuska, no wszyscy mieli tam tych swoich niewolników. Skąd mieli niewolników? No murzyni w głębokiej Afryce potrzebowali forsy na wojny swoje, no to zamiast zabijać jego wroga, no to ich sprzedawali, przewozili ich na wybrzeże. Na wybrzeżu Żydzi, Arabi kupowali ich, później sprzedawali białym. Biali wywozili do Brazylii. Ilość niewolników w Brazylii, no to jest około 4-5-krotnie większa niż była przywieziona do Ameryki. Dlatego jeżeli się jedzie do Brazylii, no to tam cały ten populacja, no to widać, że jest bardzo ciemna, no i nie ciemna w sensie takim jak Indie, tylko no widać rysy afrykańskie. Widać te rysy afrykańskie, widać te nosy, widać te kolory. No i była wojna secesyjna, tajemnicza wyspa Wernego. Jeżeli czytaliście tajemniczą wyspę Wernego, no to tam jest właśnie ucieczka chyba z Richmond, z Virginii. Tam balon ucieka, tam jest 17-letni. Ogólnie ciekawie jest przeczytać tą książkę, no ale to się dzieje w tym okresie historycznym. No i właśnie w tej Virginii, w Richmond, Virginii nie ma już pomników. Pomniki, które zobaczycie na tej liście, no to tam nagrałem chyba ze 4-5 różnych innych, no ale najgłówniejszy, no to był Robert Edward Lee. W zeszłą środę gubernator Virginii, oczywiście socjalista, demokrata, Ralph Northam, no i major demokrata, socjalista Richmond, Virginii, no bo całe południe się zlewakowało, no i naokoło było setki, tysiące, no szczególnie białych młodych kobiet, które z reguły nie będą miały narzeczonego chłopaka, no ale są bardzo, bardzo aktywne, no i między tymi protestami. Te protesty zaczęły się w zeszłym latem, kiedy Floyd George, znany bandzior, siedział w więzieniu ładnych parę lat, chyba 4 czy 5 lat, został zastrzelony, zginął w szpitalu, przygnieciony został przez 9 minut, policjant się go pytał, czy się podda, nie podda się, no i stracił życie później w szpitalu. Nie pod kolanem, wyskoczył przez okno dwa razy, w sobie był nagazowany, miał amfetaminę i tak dalej. No kryminalista, typowy kryminalista, teraz jego portrety są bardzo często przed domami bardzo bogatych białych Amerykanów. No nie wiadomo z tego, czy wierzą to, czy po prostu się boją, że zostaną spaleni. No ale major Richmond i gubernator
Virginii. Byli na tym przedstawieniu całym. Po roku, przez cały rok trwa walka, czy usunąć to, czy nie usunąć. No bo jak to się odbyło po wojnie tej secesyjnej, kiedy północ po prostu napadła na południe, wybiła tą armię południową, zniosła niewolnictwo, zagrabiła, strasznie zagrabiła. Trzeba pamiętać, że byli właściciele tych niewolników, ich wszystkie plantacje zostały doszczętnie skonfiskowane, zostały rozprzedane. Bardzo dużo bogatych bandziorów z północy przyjechało, rozparcelowywało, sprzedawało. No to jest to samo, co w Polsce, powiedzmy, po powstaniu listopadowym. No wszystkie te powstania polskie, które były pod zaborami, no to zaborcy rozparcelowywali, no wysyłali jeszcze na do Kazachstanu, czy na Syberię, gdziekolwiek ludzie byli z powstania, no to te powstanie rozłączeniowe to miało te same konsekwencje. Tam bardzo dużo ludzi straciło życie. Samych żołnierzy, białych żołnierzy pomiędzy północą i południem to straciło 500 000 ludzi. Na 500 000 ludzi w tym czasie, no to chyba populacja była, nie wiem, 60-70 milionów. Dzisiaj jest 320 milionów. No ale 500 000 na powiedzmy 60 milionów, no to jest nieprawdopodobne proporcje. No i tam była bardzo duża strata moralna, że w zasadzie kongres amerykański ustanowił, że musi napaść na południe Ameryki. No tak się zastanowić, no to Bruksela też w sumie może napaść na Polskę, na tę Europę Zjednoczoną, także też jest jakieś tam podobieństwo. I usunęli 12 ton, potężny posąg tego generała na potężnym koniu. No i na dole jest bardzo wielki pedestał taki z bloków granitowych. Każdy blok granitowy to tam 3-4 metry ma. Na tym filmiku, co będziecie widzieli, no to jest dużo, dużo właśnie tych graffiti. Tam naokoło to pokazują, filmowałem wszystkich czarnych, którzy byli zabici. No ale to z reguły wszyscy byli zabici w czasie akcji przeciwko policji. Zawsze coś ukradli, uciekali, zawsze jakaś była awantura. No i to są dzisiejsi święci, którzy komuniści wykorzystują. No i ta grupa tych protestujących krzyczała hej ho, some everybody, Lee must go, czyli że generał Lee musi odejść. No i krzyczeli, że czyje ulice, nasze ulice. Czyje ulice, nasze ulice. No to zajęło rok. Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję dwóch sądów tam lokalnych, że to ma być usunięte. No to było 130 lat. Jak się tak zastanowić, no to 130 lat ten posąg tam był. Tam potomkowie tych południowych właścicieli tej ziemi, oni przekazali tą ziemię na rzecz miasta. To było około 2-3 kilometry od centrum. Tam nic jeszcze nie było. Oni postawili ten posąg. No i bardzo ładnie pobudowali naokoło. Na dzisiaj to są potężne takie aleje. No i w tych alejach były te najróżniejsze monumenty. No to wszyscy ci biali komuniści polikwidowali te monumenty. Ten ostatni, no to był właśnie Robert Edward Lee, bo to było na ziemi stanowej, bo ci właściciele przekazali tą ziemię do stanu. No i teraz na tej ziemi stanowej rodzina na pewno nie dostanie pieniędzy z powrotem, no bo w hipotece było zapisane, że to ma być dla powierzchni na użytkowanie dla tego monumentu. No a teraz państwo, powiedzmy, ukradnie to, no i przerobi, powiedzmy, domy dla ludzi na zasiłku. Także to znowu jest rozkradzione. Tam było bardzo dużo walki, jak wspominałem, przez tego George'a Floyda.
gubernator komunistyczny, demokrata, on rozpisał, była taka ustawa, że wszystkie pomniki w mieście, znaczy gubernator powiedział, że major ma prawo do decydowania w Rzeczpospolitej Virginii, no bo oni tam się nazywają Commonwealth. Commonwealth to jest taka wspólne bogactwo, wspólnota. No, no po polsku to by się nazywało mniej więcej Rzeczpospolita. No i teraz ta Commonwealth, ta Rzeczpospolita Virginii nie istnieje, po prostu komuniści to ukradli i zabrali. Te wszystkie poprzednie pomniki były wymiecione, zniszczone, dlatego że były na ziemi miejskiej, a Robert Lee był na ziemi stanowej. No i nie ma, historii nie ma. Komuniści mówią, że trzeba niszczyć.